Hej, cześć. Chciałem dzisiaj dla Was przygotowuję taki filmik podsumowujący grządkę podwyższoną, którą wcześniej robiłem na takim długim filmie. Dzisiaj postaram się krótko. Bardzo zaniedbana grządka, od razu mówię, prawie niepodlewana, nienawożona w ogóle. I no generalnie mówię, podkreślam już to w którymś filmie, że nie mamy na nic czasu, więc rośnie sobie co tam rośnie i jak chce. Podsumowując na szybko, to tak, grządka się nie rozpadła, na tych gwoździach trzyma się wszystko stabilnie, dobrze, nie ma żadnego problemu z tym, że coś tam się rozwala, czy się nie rozwala, wszystko jest bardzo, bardzo sztywne. Widzicie, tu mamy jakieś pseudo warzywa, mówię pseudo, bo nie wyglądają na warzywa, typu seler, czy jakiś tam czosnek, cebula, buraki, rzodkiewki, a jakaś tam rzodkiewka nawet urosła niby, ale wszystko takie liche, bo no zaniedbane jest to totalnie. Co mogę powiedzieć? No tak, troszeczkę chwastów się tu wysiało, bo jednak jak się przynosi ściółkę na przykład z lasu, to zawsze gdzieś tam coś się przytarmosi ze sobą, ale jest tego bardzo mało i wychodzi to bardzo, bardzo lekko. Więc też nie ma tego dużo, ja tego jeszcze nie pieliłem w tym roku w ogóle. Widzicie, że jest tego dosłownie kilka. I nie ma jakby z tym problemu, że tutaj jest jakiś przesyt tych chwastów. Te chwasty, które były pod spodem, pod grządką, nie przebiły się przez warstwę kartonów i tych wszystkich ściółek. Troszeczkę za mało tutaj daliśmy tak naprawdę ziemi samej, bo nie mieliśmy skąd wydobyć, a teraz jak na złość, zobaczcie, jakie mam grządki, te wały takie ziemi spod domu wykopane. I jedna duża wada tej grządki to właśnie to, że bardzo szybko wodę traci. Pomimo tego, że tutaj te wszystkie materiały dosyć fajnie tę wodę trzymają, tak jak go tutaj, jak się troszeczkę podkopie, to już czuć wilgoć pod spodem, to jednak ona jest wyżej, ona jest narażona na wiatr z każdej strony. Gdzieś tutaj przy szczelinkami może wejść, prawda? Bo nie było to zrobione jakoś tak mega dokładnie. I po prostu się wysusza, bo jest wyżej niż grunt i ta woda, jak wiadomo, woda dąży, żeby do równej powierzchni się rozlać i ona po prostu przecieka trochę przez tę grządkę. Na pewno w przyszłym roku będzie już lepiej, bo ten materiał już się zacznie tak przerabiać na tyle przez zimę, że więcej będzie takiej próchnicy, która te wody jeszcze zwiąże. No ale na pewno jest to trudniej zachować w wilgoci, niż gdybyśmy cały ten materiał na równo z ziemią położyli. Te 30 tam centymetrów pod spodem, pod powierzchnią, tam by ta wilgoć była trzymana po prostu lepiej, a tutaj ona dosyć szybko ucieka. Co przy takich świeżych grządkach trzeba pamiętać? Ano trzeba pamiętać o tym, żeby dużo nawozić. No ale lepiej, tak jak mówiłem, zrobić sobie to na jesieni, żeby przez zimę to już się wszystko poukładało, zaczęło pracować, żeby tutaj dżownice i inne robalki sobie przyszły i działały. Wtedy ta stworzy się taka bardziej jednolita gleba. Odżywcza dla roślin, bo na razie wszystko, co tam wrzuciliśmy, też potrzebuje pewnych składników do swojego rozkładu i podbiera troszeczkę roślinom. Oczywiście da się to zniwelować, podlewając gnojówkami, czy nawożąc obornikiem, czy nawozami zielonymi, czy takim obornikiem zalanym wodą. Można też później podlewać. No i należy to robić, jeśli się chce mieć danego roku warzywa. No nam się tak nie cisnęło, że musimy mieć. Mówię, nie mamy czasu, więc wygląda to jak wygląda. Nieciekawie, tak jak zresztą w tunelu foliowym te pomidorki, co sadziliśmy i inne rzeczy. Natomiast ja wiem, nie wiem, czy mi się to podoba tak bardzo, bardzo, bo jednak jest trochę roboty przy tym, żeby zrobić taką grządkę. Potem trzeba dużo podlewać, potem trzeba też na początku, no to już nie jest tego wada, bo to jakby moja wina, że zbyt szybko obsiałem, ale trzeba dużo nawozić. No i tyle o tej grządce. Co do rzeczy, które nie pamiętam, a mówiłem w tamtym filmie, to prawdopodobnie się sprawdziły, bo nie było czegoś takiego, jak zacząłem nagrywać ten film, że coś mnie mega zaskoczyło i nie mogę się do tego odnieść pozytywnie, co mówiłem. Raczej
wszystko się sprawdza, woda ucieka, jest osuszana. No i zobaczymy, w przyszłym roku będziemy więcej może mieli czasu, chociaż wątpię, ale postaram się coś nagrać dla Was o tej grządce jeszcze. Podeślijcie swoje filmiki, bo to zawsze ktoś skorzysta i możemy sobie polepszyć własne umiejętności. No i tyle. Na razie.